Emocje mieszane, ponieważ wiadomo, zawsze się chce lepiej, więcej, szybciej. Liczyłam na lepsze miejsce i lepszy rezultat. No niestety dzisiaj byłam tak naprawdę na tyle przygotowana, więc walczyłam do końca, tyle mogłam dzisiaj po prostu zrobić. Na starcie nie było aż tak gorąco mimo wszystko. Start mieliśmy o 8 rano. Jeszcze w dodatku startowaliśmy tak przy takich wysokich budynkach, z tego co pamiętam. I był cień tak naprawdę, te budynki trochę zasłaniały to słońce, więc nie było tak bardzo odczuwalna ta temperatura na początku. Potem wiadomo wzrastało, ale jednak mimo wszystko nie było tak tragicznie, na przykład jak w porównaniu, jeśli chodzi o pogodę, jak w Tokio, w sensie dokładnie w Sapporo, co biegaliśmy ten maraton. Dzisiaj było na pewno lepsze warunki pogodowe, no jednakże trasa jeszcze była ciężka. Według mnie najważniejszymi cechami maratończyka jest wytrwałość, cierpliwość i samodyscyplina. A plany na przyszłość najbliższe, jak u Ciebie wyglądają? Odpoczynek? Na najbliższą chwilę tak. Na pewno ten tydzień po igrzyskach muszę odpocząć, muszą nogi dojść do siebie po tej ciężkiej trasie, to na pewno. Potem jeszcze, nie wiem, jeszcze myślę tak naprawdę o przedłużeniu trochę sezonu i ewentualnie po startowaniu gdzieś. Ale jakby na dłuższą metę jeszcze nie mam takich perspektywicznych, dłuższych planów. Jakby muszę to usiąść na spokojnie, przemyśleć i zobaczymy wtedy. No niestety my przyjechałyśmy dopiero w czwartek, praktycznie na noc tutaj do wioski olimpijskiej, więc już byłyśmy ostatnie dni przed startem, więc musiałyśmy mimo wszystko, ja i mówię też o Oli Lisowskiej, musiałyśmy uważać z jedzeniem, bardziej były węglowodany. Wiadomo, w sumie bułki były, ale tak ostrożnie, ponieważ już przed maratonem, z takim długim dystansem, mamy już sprawdzone jedzenie. Bardziej są to węglowodany złożone, makarony.